Dzień dobry. Dziś w menu pstrąg na maśle z patelni. Dla wielu osób przygotowanie takiego pstrąga wydaje się być trudnym i skomplikowanym. Natomiast jest wręcz przeciwnie. Ale ja oczywiście pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować odpowiednio pstrąga, czym i jak go najlepiej doprawić oraz jak smażyć. Zapraszam Was na film. Tradycyjnie oczywiście zaczynam od omówienia składników. Najważniejsza jest oczywiście ryba i u mnie są to dzisiaj dwa pstrągi, oczywiście są wypatroszone i do ich przygotowania będę potrzebowała 20 g masła, również 20 g masła, ale tym razem klarowanego, na nim będę smażyć, jednego ząbka czosnku, jednej małej cytryny i trochę soli. Potrzebna będzie jeszcze mąka około 2 łyżek. To jest zwykła mąka typ 450, czyli tortowa. A co się jeszcze przyda? Przyda się talerz, w którym będziecie mogli opanierować właśnie w tej mące rybę. Przyda się wyciskarka do cytrusów. Chociaż jeśli nie macie wyciskarki do cytrusów, to przecież taką cytrynę też możecie wycisnąć ręcznie. Potrzebna będzie jeszcze folia spożywcza, deska do krojenia nóż, nożyczki, patelnia grillowa. Jeśli tylko macie, to warto skorzystać właśnie do pstrąga z patelni grillowej, jeśli nie, to zwykłą, i papierowy ręcznik. Zaczynam od przygotowania pstrąga do marynowania. Skóra ryby pokryta jest śluzem i łuskami. O ile łusek nie musimy się pozbywać, bo one w procesie smażenia na tyle zmiękną, że będzie można je po prostu zjeść, jeśli lubicie skórę z ryby. Natomiast śluzu zdecydowanie należy się pozbyć. Jak to zrobić? Wystarczy tępą stroną noża od głowy w stronę ogona go po prostu ściągnąć. Do smażenia potrzebna mi będzie sama tusza pstrąga, dlatego pozbywam się głowy. Tak przygotowanego pstrąga płuczę teraz pod bieżącą wodą, pozbywając się resztek śluzu i bardzo dokładnie również płuczę wnętrze ryby. Rybę osuszam papierowym ręcznikiem i mogę zabrać się za marynowanie. Teraz z cytryny, która jest bardzo dokładnie umyta, odkroję 6 plasterków, takich o grubości około 0,5 cm, a z reszty cytryny wyciskam sok. Z czosnku zdejmuję łupinę i kroję go na cienkie plasterki. Rybę skrapiam sokiem z cytryny, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, oraz opruszam solą. Tej soli możecie dodać mniej lub więcej, tyle ile lubicie, ale pamiętajcie też, żeby nie przesadzić. Teraz to zwykłe masło, nie to klarowane do smażenia, dzielę na dwie części i przekładam do środka, do ryby. Jak widzicie, masło jest teraz bardzo miękkie, ale za chwilę, gdy włożę rybę do lodówki, żeby się marynowała, ono stwardnieje. I dzięki temu, że będzie bardzo zimne, kiedy położę rybę na rozgrzanej patelni, będzie powoli wypływać z ryby, nadając jej wspaniałego aromatu i smaku z czosnku, który też dokładam, oraz cytryny. Tak przygotowaną rybę przykrywam teraz folią spożywczą. Oczywiście staram się, żeby nie było tam powietrza, więc mocno dociskam i wkładam do lodówki. Tam przez godzinę będzie się marynować i dzięki temu będzie jeszcze bardziej smaczna. Minęła godzina i mogę zabrać się za przygotowanie ryby do smażenia. Na długi talerz wysypuję około 2 łyżki mąki. Z ryby usuwam plasterki cytryny i z obu stron panieruję rybę w mące. Do smażenia pstrąga patelnię rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki. I koniecznie na patelnię przekładam masło klarowane, bo ona nie może być sucha, jak będziecie kładli na nią pstrąga do smażenia. Owszem, w środku jest masło, ale ono będzie powoli wypływało w trakcie smażenia. Zaraz po przełożeniu ryby na patelnię zmniejszam moc kuchenki do 2/3 jej mocy. To po to, aby się ryba za bardzo nie spaliła. No i teraz smażę każdą ze stron po około 4 do 5 minut. Ten czas oczywiście zależy od Was, jak bardzo chcecie mieć wysmażoną skórkę ryby.
I tak oto po 10 minutach smażenia z obu stron rybę mogę przełożyć na papier, aby on wchłonął nadmiar tłuszczu. I gotowe! Jeśli się skusicie i przygotujecie pstrąga według tego przepisu, to też poczujecie ten wspaniały aromat, który ja w tej chwili czuję. Ryba jest bardzo delikatna, ma fajne, miękkie mięso. Co ja będę Wam dłużej opowiadać? To jest po prostu pstrąg na maśle z patelni, coś rewelacyjnego. Zróbcie go sobie i poczujcie to, co ja za chwilę będę czuła, jak będę go jadła. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Cóż by to był za film, gdybym Wam nie pokazała, jak ryba wygląda w środku. Zobaczcie, tu jeszcze jest czosnek, który można zjeść. Ma chrupiącą skórkę, bardzo miękkie mięso, zobaczcie. A jeśli mieliście wątpliwości, czy ten czas wystarczy na usmażenie, to zobaczcie, mięso wcale nie jest surowe.